pierwszej kolejności chciałem podziękować za złożone gratulacje od trenera Znicza. Życzę im wszystkiego dobrego w dalszych meczach, powodzenia. Dziękuję bardzo zawodnikom za włożony wkład, za zaangażowanie, za ambicje, za to, że przetrwaliśmy ten ciężki moment i po tak długiej przerwie daliśmy przede wszystkim kibicom, samym sobie satysfakcję zwycięstwa, bo czekaliśmy bardzo długo. Ktoś powiedział, że czekaliśmy 9 miesięcy na to, żeby wygrać mecz. Przed meczem interesowało nas 3 punkty i ten cel zrealizowaliśmy. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję drużynie. No na pewno mecz nie był łatwy, tak jak każdy w tej lidze nie będzie łatwy, podejrzewamy. Po przerwie, do przerwy mieliśmy trochę ciężko po straconej bramce. Na szczęście udało się wyrównać i po przerwie zdobyć dwie bramki. Po to właśnie przychodzą kibice na stadion, żeby oglądać takie piękne gole. Ale w naszym przypadku każdy gol był na wagę złota i ten dzisiejszy mecz to właśnie pokazał, czy to z rzutu karnego. Najważniejsze, że rzeczy punkty zostały w Bełchatowie i padały cię tak piękne gole. Dużo ćwiczycie tych stałych fragmentów gry, bo czwarta bramka i czwarta w zasadzie po stałym fragmencie gry, bo ta pierwsza też przecież dawała mi się. Ćwiczymy normalnie, staramy się każdy element przećwiczyć w mikrocyklu treningowym. Wiadomo, że nie da się wszystkiego zrobić na raz, ale to na pewno cieszy. Jedynie co martwi to to, że dostaliśmy właśnie bramkę ze stałego fragmentu. Ale już nie ma co dzisiaj nad tym rozmyślać i dajmy troszeczkę zadowolenia i cieszmy się tą chwilą, bo za tydzień jest kolejny mecz. Trenerze, taki debiut na sportowej cieszy? Pański debiut. Cieszy, to jest zupełnie inna rola. Wiadomo, jest sporo emocji. Nie ukrywam, że wiadomo, kibice przychodzą i chcą widzieć zespół zwycięski. To jest normalna sprawa. Tak jak powiedziałem wcześniej, za naszym celem było zdobycie trzech punktów i to zrealizowaliśmy. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja akurat do tego nie podchodziłem, czy akurat w debiucie po prostu chcieliśmy, żebyśmy wszyscy wygrali. To było najważniejsze. Dzień dobry Państwu. Odwiedzę się do krótkiego komentarza. Gratuluję 3 zdobytych punktów tej drużynie GKS Bełchatów. Gratuluję trenerowi zwycięstwa. Ciężko mi się pogodzić z tym wynikiem, bo miałem takie wrażenie, stojąc za boczną linią, że mieliśmy ten mecz, tą grę pod kontrolą, ale to, co się wydarzyło 5 minut przed przerwą i 5 minut po przerwie, sprawiło, że wyjeżdżamy do domu z zerowym dorobkiem punktowym, czego na pewno jesteśmy bardzo smutni. Bardzo ciężki tydzień, 3 mecze w ciągu 7 dni, w tym dogrywka w Pucharze Polski 120 minut. Bardzo dużo zdrowia straciliśmy, bardzo dużo zdrowia nas to wszystko kosztowało, a dorobek punktowy i brak awansu do kolejnej rundy Pucharu na pewno boli. Musimy w jakiś sposób teraz odpocząć, zregenerować się i poszukać punktów w najbliższym meczu z Lechem Poznań.